ale to są wspomnienia bardzo dobrych czasów. Dostatnich w zarobki, bo można było, jak mówię, wypracować sobie kamienicę, coś tego. A jak już ktoś miał nieruchomość czy coś, to był człowiekiem bądź zamożnym. Bo przed wojną wszystko się drogo liczyło. Bardzo drogie były mieszkania. Wynajmowanie mieszkań było kosztowne. Ktoś miał własną kamienicę, to z kupiem co innego. Bardzo drogie było nawet życie. To się żyło skromnie, ale na chleb, tam coś do chleba to nigdy nie brakło. No a tak to był tylko taki element miejski. I było dużo młodych osób, w szczególności kobiet, zatrudnionych w charakterze, szczyt mówić, służący, które chętnie się przenosiły do miasta, bo chciały się nauczyć pisać, czytać i buty kupić. To były bardzo ważne rzeczy, o które na wsi było bardzo trudno. Wieś była szalenie biedna.